Jedzie, słuchajcie, jedzie mój iPhone. O! Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Mamy paczkę. Idziemy nagrywać test. Nowy iPhone. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie widać. Tu jest GoPro backstage'owe. To będziemy testować. Wow. Jest już u mnie. Najnowszy iPhone 15 Pro Max czeka na mnie w tym pudełku. Dzisiaj jest 22 dzień września 2023 roku, wtedy kiedy to nagrywam i to jest dzień premiery tego smartfona. Także bardzo dziękuję firmie Cortland Business, to oni załatwili mi tego smartfona tak szybko, w dniu premiery. Oczywiście nie jest to żadna recenzja sponsorowana, po prostu kupiłem ten telefon, ale fajnie, że mogę mieć go tak szybko i również i Wam pokazać tego nowego flagowca od Apple. Także like, subskrypcja, komentarz, no i lecimy z tym testem. Okej, to formalności w postaci intra mamy już za sobą. Dźwięk się nagrywa? Nagrywa bardzo dobrze. Tutaj mam jeszcze drugą kamerę, która rejestruje widok z mojej perspektywy. Tam się również nagrywa. No i co, lecimy. Nie bójcie się, słuchajcie, tego noża. Nikomu nie będę robił krzywdy, po prostu jest bardzo fajny i poręczny, żeby otworzyć tę paczkę. Także lecimy. A, jeszcze dodam trochę słowem wstępu na temat mojej stylizacji. No, nie wypada w niczym innym testować nowy produkt od Apple, jak nie w sweterku. Nie jest to co prawda oryginalny sweterek Steve'a Jobsa i on raczej nie nosił koszuli pod spodem, no ale stwierdziłem, że taka stylóweczka będzie odpowiednia na ten odcinek. Słuchajcie, zaraz już będzie profesjonalnie zapakowane. Z tego co wiem, to jechał z Niemiec. O, proszę bardzo. To już nam nie będzie potrzebne. Dobra, nic się nie popsuło. Tutaj dokumenty to również. Jest i on. O kurczę. O, wow. Prosto z Kalifornii. Wow. iPhone 15 Pro Max, designed by Apple in California. Folia bąbelkowa, jak ktoś lubi, to można sobie postrzelać, ale to nie jest główna atrakcja tego filmu. No ładne pudełko. Pachnie nawet fabryką. No i co? Lecimy chyba, co? Otwieramy. iPhone 15 Pro Max, ja wybrałem go w kolorze tytanowego granatu, czy coś takiego. Granatowy materiał w tym iPhone'ie, jeżeli chodzi o tą zewnętrzną obudowę, to jest tytan. Jest to zupełnie nowy materiał w iPhone'ach, zobaczymy jak on się spisuje, ale samo pudełko wygląda właśnie w ten sposób. Jest dość ciężkie, to dobrze, bo jak za coś płaci się prawie 10 000 złotych, to fajnie, żeby było to czuć, bo jest to wersja 1 terabajt, czyli 1000 gigabajtów. Dobra, zabieram tę folię. iPhone 15 Pro Max Blue Titanium 1 terabajt. No to otwieramy. To jest chyba taki najprzyjemniejszy moment. Jedno jest, jeszcze drugie. Idealnie oderwane. To jest ten moment, to jest ta chwila. Proszę Państwa, otwieramy. O wow. O wow. Ale wielkie obiektywy. Patrzcie to. Zobaczcie jakie wielkie. Tu w porównaniu z moją ręką, która jest dość duża, ale no robi to wrażenie. Pokażę Wam to jeszcze na innych ujęciach oczywiście. No ale otwieramy go. Tutaj jest, tak jak zawsze, nic się nie zmieniło od czasów iPhone'a 4, jeżeli chodzi o ten pasek, za który można pociągnąć. Kurczę, jest trochę zaokrąglony faktycznie. Oczywiście oglądałem inne recenzje ze Stanów, bo tam mieli go już wcześniej i mówili, że faktycznie jest trochę bardziej zaokrąglony. Na filmie tego nie było widać, więc być może na moim też nie będzie. Natomiast faktycznie jest trochę bardziej zaokrąglony. Nie wiem, czy jest cieńszy, ale na pewno jest no nie ma takich kanciastych brzegów. Nie ma kanciastych brzegów, tak można by powiedzieć w sumie, że czy lepiej leży w dłoni, słuchajcie, umówmy się, to jest smartfon, nic tutaj za bardzo się nie zmienia, jest troszeczkę zaokrąglony, to widać, to czuć, natomiast czy to wpływa, że jakoś, nie wiem, lepiej się go trzyma? Tak na pierwszy dotyk myślę, że dużych różnic nie ma, natomiast jest ładny, no i co, otwieramy tę folijkę. Ten dźwięk, bardzo satysfakcjonujący. O, proszę bardzo, złącze USB-C. Nie ma już portu Lightning. Jest to zmiana, no trochę wymuszona regulacjami Unii Europejskiej. Natomiast ja się z tego cieszę. A dlaczego, to Wam za moment opowiem. Tutaj mamy głośnik, mikrofon, wejście na kartę SIM. O, tutaj też kolejna nowość. Nie mamy tego przełącznika dzwonka, czyli wyciszenia telefonu. Teraz to jest taki wielofunkcyjny przycisk, którym możemy sobie różne funkcje odpalać. Zaraz to zobaczymy. Mówili, że się nie będzie palcował. A tu zobaczcie, trzymamy telefon chwilę, cyk, no i zostają odciski palców, na tyle. No ale cóż, no i tak będę ten telefon trzymał w etui, nie odważyłbym się tak z nim chodzić, szczególnie, że ja nagrywam dużo materiałów dla firm, są to restauracje, czasem salony fryzjerskie, beauty, no i w takich warunkach smartfon musi być dobrze chroniony, bo jest to praca szybka, dynamiczna, nagrywanie rolek, TikToków, krótkich filmów w pionie, w poziomie, więc słuchajcie, w takich momentach ważne jest to, żeby Wasz telefon był chroniony, na przykład przed upadkiem, więc ja na pewno będę naklejał sobie tutaj folię ochronną na przód, no a na tył będzie założona na pewno obudowa. Mam już jedną fajną, upatrzoną. Dobra, zanim go odpalę, to jeszcze pokażę Wam, co tutaj mamy dalej w pudełku. Mamy kabelek. Jest to kabel USB-C, czyli z dwóch stron. Nie spodziewajcie się tutaj kostki. Jej tutaj nigdzie nie ma. O, w pudełku są jeszcze tylko papiery, no i oczywiście naklejka Apple z jabłuszkiem. To już taki klasyczek, to już nie wiem od kiedy to jest dodawane, może jeszcze od czasów Steve'a Jobsa. Natomiast to nie jest to, co jest tutaj najważniejsze. Kabelek wykonany z zupełnie innego materiału niż to było do tej pory. Taki trochę jakby pleciony, coś takiego. Ponoć ma się też mniej plątać. Zobaczymy, jak to jest, chociaż jak wiemy, kable plątać się lubią zdecydowanie. Co ważne, złącze, które mam tutaj zamontowane w tym iPhone'ie, to jest standard USB-C 3.0. Natomiast ten kabel jest w standardzie 2.0, co oznacza, że aby uzyskać maksymalną prędkość przesyłu danych poprzez kabel, no trzeba dokupić niestety osobno kabel Apple, którego ceny na dzień 22 września, cena takiego kabla w standardzie Thunderbolt, który umożliwia maksymalną prędkość z tego złącza USB-C, to jest koszt mniej więcej 800 zł w wersji najkrótszej, ale nie będę hejterem internetowym i nie powiem, że jest to dużo, bo zdecydowanej większości osób wystarczy ten kabel do ładowania, do podłączenia do komputera, żeby coś tam przerzucić, jakieś zdjęcia, to wystarczy. Natomiast ja pewnie będę musiał się wyposażyć w ten kabel szybszy, a to dlatego, że w tym smartfonie jest możliwość nagrywania filmów na zewnętrzny dysk. Właśnie po tym porcie, więc fajnie, żeby on był szybki. Dobra, koniec gadania, bo już sam nie mogę wytrzymać. Klikamy ten przycisk i zobaczymy, co się stanie. Pewnie się włączy. Uwaga. Jest. Jest logo Apple, mam nadzieję, że widać. Widać, wszystko śmiga. No i lecimy, słuchajcie, zobaczymy, jak się włącza. Ma być bardzo szybki, bardzo sprawny, najnowszy procesor A17 bodajże. Słuchajcie, to nie będzie test... Hello? To nie będzie test, w którym mówię tutaj o wielu rzeczach w aspekcie technicznym, bo takich filmów jest mnóstwo na YouTubie. Tutaj są moje pierwsze wrażenia dotyczące przede wszystkim wrażeń filmowych, fotograficznych. Z tej perspektywy właśnie będę oceniał ten telefon. Wybierz kraj, region, oczywiście Polska, wygląd, no domyślnie, No dobra, co teraz? Szybki start, szukam pobliskich urządzeń. Ja sobie potem przeniosę to, jeżeli chodzi o tego smartfona, uaktualnij później. Przeniosę sobie iPhone'a 12 Pro Max na 15, ale teraz na potrzeby tego filmu nie. Skonfiguruj dla siebie Face ID. O, możemy to zrobić. Od razu. Cyk. Skieruj aparat na twarz. O. Właśnie wszystkie dane mojej twarzy zostały wysłane do Kalifornii. Face ID z maseczką. Nie używamy. Pierwsze skanowanie. Kod znowu tutaj. Nie będę wam pokazywał. OK. Kod utworzony. No i co teraz? Przenieś aplikację i dane. Nie przenoś teraz niczego. Bo tu się zaloguję na swoje Apple ID. Dobra, kod weryfikacyjny przyszedł tutaj na mojego poprzedniego iPhone'a, więc tu sobie go sprawdzimy. To będzie twój nowy iPhone. O, bardzo chętnie. Bardzo chętnie przyjmę nowego iPhone'a. Ciekawe. To jest ten nowy pasek czynności. O, tryb cichy. Aparat. Kurczę, ale to jest fajnie zrobione. Bardzo ciekawe. To jest ten przycisk i możemy go sobie tutaj od razu na starcie ustawić. No ja oczywiście wybiorę aparat i tryb wideo. Fajna opcja. Podoba mi się. No i dalej. Dalej. iPhone Vita. To już teraz. Cyk. No i co? Klikam. Przytrzymaj, aby otworzyć. OK, to muszę go przytrzymać. I cyk. Jestem wideo. Do udostępnienia twojego położenia używaj. Patrzcie, tryb makro. Wow. Kurczę, tego nie miałem u siebie. Tego nie miałem u siebie, a tutaj jest. No i co? Mamy 3 obiektywy. To dlaczego w takim razie tutaj mamy 4 przyciski, a czasem nawet więcej, bo można sobie tutaj ustawić różne obiektywy pod tą jedynką, a w zasadzie różną ogniskową, bodajże od 25 mm w górę. No fajnie to wygląda. No i co? Mamy nowego iPhone'a. Ogólne, to urządzenie. 1 terabajt wolnego pamięci. Miejsce na iPhone'ie. 1 tera. No ciekawe jak tak długo pozostanie. Pewnie niedługo, bo ja bardzo dużo nagrywam, dużo filmuję nowym iPhone'em. Jeszcze oczywiście pokażę wam ustawienia do wideo. Zobaczcie, aparat, nagrywaj wideo. No i tu oczywiście od razu stawiamy 4K 60 klatek. Pokazuj formaty PAL również. Lepsza stabilizacja, bardzo chętnie. Tryb akcja, słabe oświetlenie. Włączmy, sprawdzimy jak to działa. Zablokuj aparat, nie przełączaj automatycznie aparatów podczas nagrywania wideo. To jest OK, jeszcze póki co. Blokuj wyrównywanie bieli. Blokuj wyrównywanie bieli podczas nagrywania wideo. O! To jest prawdopodobnie balans bieli. Będę to oczywiście testował i to wszystko wam pokażę. Siatkę możemy oczywiście włączyć, poziom możemy włączyć. Co tutaj jeszcze mamy? O, aparat główny. Używaj domyślnie 24 mm, 28 mm albo 35 mm. O, ciekawe. I teraz możemy się tutaj właśnie przełączać. 28, 35, 24. No, ciekawa sprawa. To ja będę używał domyślnie 24 mm, póki co. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Tu już chyba tyle. Gdzieś jeszcze można... O, formaty. To jest bardzo ciekawe. High efficiency, rejestrowanie, tryb zdjęć 24 megapiksele, nagrywanie, narzędzie ProRes, RAW i rozdzielczości. Bardzo chętnie. Domyślny Pro Max Pro RAW 48 megapikseli zdjęć. Zdjęcia 48 megapikseli w iPhone'ie. Wow. Max Pro RAW. Bardzo fajne. No i oczywiście nagrywanie wideo Apple ProRes. Włączamy. Kodowanie ProRes. Możemy HDR, SDR albo Log. Ten Log to jest mega opcja. Dla mnie jako filmowca to jest po prostu sztos totalny. Wyświetla w aplikacji aparat narzędzia ProRes. ProRes to jeden z najbardziej popularnych wśród profesjonalistów formatów do postprodukcji wideo. Zgadza się. Minuta 10-bitowego materiału ProRes HDR zajmuje około 1,7 GB w przypadku rozdzielczości Full HD i około 6 GB w przypadku rozdzielczości 4K. Ok, nagrywanie ProRes obsługiwane jest do 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 4K, no i 60 klatek na sekundę Full HD. Wow, ok. O, ale jak podepniemy pamięć zewnętrzną, to możemy nagrywać 4K do 60 klatek na sekundę w ProRes 10 bit na zewnętrzny dysk. To jest sztos, to jest niesamowite w ogóle, że można podłączyć do smartfona po USB-C dysk zewnętrzny, nie wiem, SanDiska albo Samsunga, no dowolny dysk w miarę szybki po USB-C i możemy nagrywać wideo bezpośrednio na tego iPhone'a. Niesamowite. Słuchajcie, to był pierwszy dotyk tego smartfona, moje pierwsze wrażenia z nim związane. Za tydzień na tym kanale pojawi się pełny, kompletny test tego urządzenia jako kamery. Będę starał się nagrać dla Was dużo fajnych ujęć. Porównam być może właśnie iPhone'a 15 Pro Max z iPhone'em 12 Pro Max, czyli skok raz, dwa, trzy generacje. To będzie bardzo fajny test. Ta dynamiczna wyspa to jest coś ciekawego. Nie wiem w zasadzie póki co na razie jak z niej korzystać, bo mamy tu w nią wtopione obiektywy. No ale tak jak to było tu, a tu, nie? Wiecie o co chodzi. Jest różnica. No ale dobra, o funkcjach wideo, o funkcjach foto, o tych 48 megapikselach zdjęć, o wideo 10 bitów w 4K nagrywanym na zewnętrzny dysk, o tym opowiem Ci w kolejnym filmie, który już za tydzień w sobotę na moim kanale YouTube, więc koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić tamtego materiału. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten unboxing, przedstawienie tego smartfona, pokazanie jak on wygląda, co znajdziemy w zestawie, czyli mamy tutaj kabelek, mamy iPhone'a, no i troszeczkę papieru, ale nie będzie tutaj niestety kostki, którą albo macie ze swojego poprzedniego telefonu, albo musicie ją dokupić. Nie ma tutaj też tego szybszego kabla ze standardem USB 3.0, no ale co, ja się mega cieszę, nie mogę się doczekać jak wyjdę z tym smartfonem na miasto coś ponagrywać, albo na nagrania dla mojego klienta. No i dzięki, że byliście na tym odcinku, pamiętajcie o lajku, subskrypcji i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w kompletnym teście tego smartfona, bo to, co mogę obiecać Wam teraz, to to, że skupię się zdecydowanie na funkcji wideo, czyli będzie to taki test iPhone'a 15 Pro Max jako profesjonalnej kamery filmowej. Do zobaczenia, dzięki, cześć!